Energetyk Rowrybnik wywalczył trzy kolejne punkty w piłkarskiej drugiej lidze. Tym razem podopieczni trenera Prosoła zaliczyli pierwsze zwycięstwo na wyjeździe. Rybniczanie pokonali Górnika Wałbrzych 3-0 i dzięki trzem punktom awansowali na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Energetyka Rowrybnik stało się faktem. Podopieczni trenera Prasoła zwyciężyli w Wałbrzychu w meczu z tamtejszym Górnikiem 3-0. Rybniczanie bramki zaczęli strzelać dopiero w drugiej połowie, a na listę strzelców wpisali się Mariusz Muszalik, Konrad Gilewicz i Szymon Sobczak. Teraz przed Rybniczanami półtora tygodnia przerwy od ligowych zmagań. Rozegrany awansem mecz z Wałbrzychem dał Energetykowi trzecie miejsce w ligowej tabeli. Warto jednak pamiętać, że rozegrali oni o jedno spotkanie więcej od rywali. Kolejnymi przeciwnikami Rybniczan będą zawodnicy Wisły Pujawy. Mecz zostanie rozegrany w Rybniku w przyszłą sobotę.